Cześć i czołem. W ostatnim filmie mówiłem wam o tym, że będzie następny odcinek dotyczący silikonu odlewniczego i formy do swojego kryształu. Może nazwiemy to, że to będzie kryształ, który ma być powtarzalny, no i coś z tym trzeba zrobić. W jaki sposób? Będzie nam potrzebny kieliszek. Ja mam tutaj deczko za duży, ten kieliszek. Wypadałoby mieć troszkę mniejszy, ale ja sobie go postaram obciąć. To będzie potrzebne. Oczywiście będzie nam potrzebny nasz wzór. Będzie nam potrzebny również klej na gorąco. Tak, właśnie myślę. I będzie nam potrzebna jeszcze jakaś podpórka, która nam przytrzyma. Można do tego wykorzystać na przykład taką szpatułkę i to w zasadzie wszystko. No aha, no i najważniejszy, no to silikon odlewniczy. To cóż, no do dzieła, zobaczmy jak to wyjdzie i jakie będą w ogóle efekty. Do roboty! Przechodzimy do następnego etapu, to jest zawieszenie naszej ozdoby w naszym pojemniczku. Wspominałem, że będę obcinał, jednak nie będę obcinał tego mojego kieliszka ze względu na to, że w zasadzie przemyślałem temat i nie będzie takiej potrzeby. Trzeba ustalić sobie wysokość, na jakiej zawieszę moją ozdobę. Muszę ją przeciąć. I tak podobnie jak w tym filmie, który wam pokazywałem jakiś czas temu, gdzie robiłem formę do tych malutkich 12 mm kuleczek. Muszę ją zawiesić. Jeżeli już mam dociętą moją wysokość, to teraz muszę przykleić tutaj do tego kieliszka taką konstrukcję i w tym celu użyjemy kleju na gorąco. Klej już mam elegancko rozgrzany, dlatego mogę się tym pobawić. Przyklejamy mam przyklejone i teraz będzie sobie to jeszcze tak, o tak wisiało. Ja sobie tutaj jeszcze z tej strony dotnę kawałeczek, bo mam tego troszkę za dużo. O, tu mi się odkleiło, nie szkodzi. Może nawet i dobrze, bo gorzej by było, gdyby mi się to odkleiło później w samym odlewie. No i w tym momencie byłoby już do niczego. A tak, o, wykorzystamy ten patyczek. Jeszcze raz skleimy. Może klej był troszkę za słabo rozgrzany. Musicie tutaj pilnować, jeżeli pracujecie przy kleju na gorąco, to trzeba uważać, żeby jednak klej był dobrze rozgrzany. Wtedy nam lepiej trzyma. Mniej więcej w połowie. O. Teraz przychodzi czas na to, żeby skleić tutaj naszą formę, nasz wzorzec, ale musimy właśnie, o właśnie, musimy tutaj na to uważać, żeby nam się tutaj po bokach nigdzie ten klej nie, żeby on nie został, bo jak nam zostanie, to wyjdzie nam to później na samej formie. A teraz, żeby mi tutaj nie zasechł za bardzo ten klej, nie wystygł, o, w ten sposób. Teraz trzeba zrobić, ustawić w taki sposób, żeby nasz odlew był w samiutkim środku, żeby był daleko od wszystkich ścianek. Warto, jeżeli już sobie ustawimy ustawienie środka, warto sobie złapać tutaj akuratnie do tego mojego pojemniczka dwoma klejami, takimi kropkami, żeby mi się to nie przesuwało. I można powiedzieć, że wszystko mam przygotowane pod
zrobienie odlewu. Teraz czas na rozrobienie silikonu i wlewamy. W taki sposób zostawiamy to do wyschnięcia na 12 godzin i po 12 godzinach spotykamy się ponownie i będziemy to wyciągać z formy. 12 godzin minęło, przyszedł czas na rozformowanie tego mojego zalewania. Tutaj nie wygląda to za dobrze ze względu na to, że narobiło mi się tutaj pęcherzyków, ale tylko od zewnątrz. Jeżeli się przyjrzymy tutaj dookoła, czekajcie, uwolnię autofokusa. O. To tutaj dookoła nie ma ani jednego pęcherzyka. O, nie, tutaj jest, ale tutaj jest ze względu na to, że mi się za mocno nacisnęło. O, i już go nie ma. I tutaj był pęcherzyk, ale tutaj już mi ten pojemniczek, mój ten kieliszek, on pękł, uszkodził się. Ważne jest to, że zobaczcie, jak z tego kieliszka elegancko odchodzi cały silikon. No dobra, bierzemy się za rozformowanie. Dałoby się teraz tam do środka dostać. A pamiętacie, tutaj jest żywica, także... Jak namęczyłem się, żeby wyciągnąć ze środka mój wzorzec. Teraz tak, nie da się specjalnie pokazać, próbowałem robić kilka ujęć, jak to wyszło w środku i nie da się, po prostu się nie da i dziękuję, do widzenia. Dlatego tutaj zrobimy troszkę inaczej. Po prostu zaleję to żywicą, wrzucę coś tam do środka i zrobimy taki próbny wisior, żebyście również widzieli,
jak to wszystko się ma. Tylko tak się właśnie zastanawiam, czy zostawić to na przeźroczystej żywicy. Tu mam takie fajne, kolorowe, można powiedzieć, druciki. I chyba tylko te druciki tam wrzucę, żeby zobaczyć, jak będzie to wszystko wyglądało. Czy będą jakieś skazy. Jak widzieliście na filmie, nie odpowietrzam tego silikonu. I tutaj widać zresztą na zewnętrznej stronie, że są pęcherzyki. W środku ja tam też niby widzę pęcherzyki, ale one są tak jakby tylko bardzo blisko samych ścianek. Zapewne bardzo mocno i dużo by tutaj pomogło, gdybym miał taką możliwość, żeby skutecznie odpowietrzyć silikon. Niestety tymi moimi domowymi sposobami ciężko jest cokolwiek ruszyć, no bo tutaj gęstość tego silikonu jest za duża. Ale dobra, lejemy żywicę do środka i zobaczymy za kilka dni, jak to wszystko wyjdzie. Formę z żywicą w środku mam już w swoich rękach, co oznacza nic nie mniej, nie więcej, jak tylko tyle, że po prostu ona już jest na tyle twarda, że mogę ją wyciągnąć z formy. Ja ją będę wyciągał, a wy będziecie się przyglądać, jak ja się z tym męczę. Dobrze, moi kochani, takie szybkie podsumowanie, żeby już nie przedłużać. Operacja się udała, pacjent przetrwał, ale stawiał strasznie duże opory, jeżeli chodzi o wyciągnięcie z formy. Darowałem wam już oglądanie całości, bo sypały się tu różne niecenzuralne słowa, także nie będę tutaj wam tego pokazywał. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony z tego. Dopracuję sobie tą formę, ja ją sobie spróbuję troszkę ściąć, żeby ona mi się zrobiła troszkę bardziej elastyczna i będzie mi łatwiej wyciągać. Co najważniejsze, no z tego się najbardziej cieszę, że mi ten element wyszedł i jest identyczny tak jak ten. Powiecie mi, no tak, ale masz tutaj dziurę. Niedolane. Tak, tu jest niedolane ze względu na to, że to było na potrzeby filmu i ona jest niedolana. Nie ukrywam tego, bo w zasadzie to jest do uratowania i bo tutaj zaleję to tutaj żywicą i później zrobię polerkę i cacy. Także no, zobaczcie sami, jeszcze tak na ostatni rzut. Jest identycznie ten sam wzór, inne kolory, ale tutaj kolory są dowolne. Podobają mi się w sumie te sznureczki z tymi pęcherzykami. Powiem wam szczerze, że
rewelacyjnie to wygląda. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda później, postaram się to zrobić takim troszkę lepszym aparatem. Postaram się zrobić zdjęcia już takie z bliska, prawie że makro. Zobaczycie sobie, jak to będzie wyglądać już na Instagramie, ewentualnie na Facebooku, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszam, na wycinajka.pl. Znajdziecie tam mnie, moje różne dzieła i piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o takich formach, bo powiem Wam szczerze, że skopiowałem sam siebie. Ciekawe, nie? Też mi się to bardzo podoba. Także bez pitolenia, Olo76, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Piona.